nieżyczliwe, wręcz złe. Niezbyt przyjaźnie patrzyli też teść i szwagier Petelina, stary Walpot Der i jego klocowaty syn Krystian. Nikt, ani Gryzelda, ani Derowy, nie raczył odpowiedzieć na jego pytanie. Ale Reinewan ani myślał rezygnować. Co się stało? Czy ktoś mi wreszcie powie? Ubili jacyś. Mąkł sąsiad. Mąkł telefon Bischofsheim. Bóg, dorzucił proboszcz z Wąwolnicy. Reinewan nie pamiętał jego nazwiska. Bóg ich za to pokaże. Miecem pchnęli. Powiedział chrapliwie Matthias Wirt, okoliczny dzierżawca. Koń bez jeździ.